Siemano wszystkim. Jednak się nam udało. Na początku małe problemy techniczne, ale żeśmy to ogarnęli i jesteśmy. Ze mną razem Darek. Siemano. Siemano. Lechia 1945 Gdańsk. Witam, witam. Cieszę, że się udało. Wiem, że były miałe problemy techniczne u ciebie, ale ogarnąłeś się, że jesteś z nami. Zapowiedzi były huczne, oczekiwania były spore, więc myślę, że chyba podołamy dzisiaj z tym, nie? Nie musimy podołać. Słuchaj, no... Temat odcinka zatytułowałem to Lechia 2023. Ja wiem, że jest dopiero 7 stycznia, tak? Ale się już mniej więcej troszeczkę dzieje od pewnego czasu. Różne wieści przychodzą do nas, tak? Lepsze? Dobra, może niekoniecznie lepsze. Właśnie to będzie twoja rola, nie? Bo ja ostatnio stałem się chyba, sam się na tym złapałem, że ja nie widzę żadnych pozytywów w tych wszystkich sytuacjach, więc nie widzę takiego jasnego światełka, czegoś, co mnie napawało optymizmem, nie? Ty masz takie z natury chyba bardziej optymistyczne podejście ode mnie, więc może zarazisz mnie troszeczkę tym swoim optymizmem. Powiedz mi, według mnie jest średnio mocno chujowo. Myślę, że masz troszeczkę inne zdanie. Co tak jest, to nie jest aż tak to źle? To znaczy, ja ci powiem tak, że na chwilę obecną, jeżeli jest rozmowa o jakichkolwiek transferach, to wszystko napawa optymizmem. Tyle tylko nie chciałbym się przejechać. I żeby to wyszło kilowo, no bo są jakieś nazwiska, które mają przyjść, które mają coś robić, mają jakąś tam, jak to się mówi, no coś ma się zacząć dziać, tylko że na chwilę obecną na razie to jest, dostaliśmy tylko jednego, który generalnie już na samym początku zaczyna się, wkomponował się w drużynę, ma już asystę, póki co to jest mecz, no, o nic. Skoro Tuzin, tak? Chodzi ci o wczorajszy mecz. Tak, dokładnie. I wiesz co, i jeżeli tak jak mówią, że jest dobrym asystentem, to może to iść w dobrą stronę. Bartkowski, tak? On ma Kuba, tak? Bodajże. Tak, ten pan się kolega nazywa Jakub, nie wiem, gdzie to jest, ale powiem ci, że tak, Jakub Bartniczak, nie wiem, coś na beton było, wiesz? No, tak już. No, właśnie, wiesz co, ja się przygotowałem tutaj do tego, bo ja wiedziałem, że troszeczkę na pewno do niego nawiążesz. Ja mam tu jego piękne statystyki na przykład z zeszłego sezonu i z obecnego, no. Statystyki nie grają. Owszem, tylko że on jest na pozycji steca, nie? Koleś, który zalicza 14 występów, tak? Dobra, z tych 14 występów 13 zagrał od... wychodził w pierwszej 11, z tych 14 zagrał 11 pełnych, tak? I... Okay. Słuchaj, no Stec ma podobnie, nie? No gorszy od Steca już chyba nie będzie, co? Nie, ale jakoś dużo znaczącej różnicy to on chyba też nie zrobił. Ale wiesz co, ja jestem zdania, że dajmy mu zagrać, dajmy mu się pokazać, dajmy mu coś udowodnić. Później go dopiero rozsądzajmy, bo póki co, no niby to jest sparring z Kartuzją, to jest nic nieznaczące, ale no co, no już tam zaświecił jakimś tam podaniem, czyli on tam gdzieś w statystykach jest podane też, że jest asystentem kilku bramek. Uh-huh. I wiesz co, dajmy mu zagrać. Może po prostu niech się pokaże. Zobaczmy go do końca sezonu, jak to wszystko, wiesz, jak to wszystko wyjdzie, a później go po prostu osądźmy. Wiesz, ja nigdy nie patrzę na statystyki z tego względu, że te statystyki one nie kłamią, ale druga strona medalu, wiesz, w jednym klubie on będzie grał źle, a w drugim może zostać odbudowany. Nam nie są potrzebni piłkarze, którzy są do odbudowania, tylko nam są potrzebni piłkarze, którzy mają przyjść, grać, znaczy przyjść, przygotować się na obozie i mam grać. A co do reszty, no to ja mówię, są, znaczy powiem tak, że oczywiście Klemens na przykład, no do teraz się nie odbudował. Ja go nie chcę widzieć. Klemens się nigdy nie odbuduje.
No już to co tam miał swoje, to już wiesz, to już tam chyba zagrał to, co miał zagrać, więc dajmy sobie spokój. Ale Kubie dajmy jakoś tam jakąś szansę pokazania się, bo może faktycznie coś jeszcze z niego wyjrze. To znaczy, słuchaj, no wyjścia już nie ma. Przyszedł, jest, tak? No to niech teraz, wiesz, no niech zapracuje mniej więcej na to. Znaczy niech pokaże, że jednak ja się mylę, a że ty masz rację. Powiedziałeś, statystyki nie grają, ale zawodnicy grają na statystyki. I po prostu ich wcześniejsze osiągnięcia nawet z poprzednich lat, tak? Gdzieś te statystyki pokazują. Ja patrzyłem nawet na przykład tego, w jakim, znaczy w jakiej klasie zespołów on grał, tak? Wcześniej tam była też przed Pogonią, bo tam chyba 4 lata teraz spędził, czy 3 z hakiem. Tam wcześniej była Wisła Kraków. Z Wisły chyba, nie wiem, kiedy tam 2018 coś takiego odszedł. On generalnie, on jest, słuchaj, on jest solidnym w miarę ligowcem, tak? Tylko chodzi mi o to, że kogo ma jeszcze obok siebie, albo jeszcze przed sobą, tak? Bo to, wiesz, on nie jest jedyny na boisku, tak? No i wiesz, a poza tym tak, no szczerze, cała kadra u nas pierwszej jedenastki, no powiem ci tak, no nie napawa jakoś, postawa no nie pokazuje optymizmu, tak, wielkiego, no nie wzbudza to. Więc może, słuchaj, może on nie jest tak zły, jak ja go widzę, albo nie wiem, tylko nie wydaje mi się, że to jest tej klasy zawodnik, że jest potrafi, wiesz, że to będzie naprawdę coś takiego mocno dodatniego dla nas, tak, na pryzmacie tego, co mamy obecnie, tak. Wiesz, no Stet się pokazał z takiej strony, z jakiej się pokazał. Każdy go, już go no, coraz gorzej. Więc jeżeli ten będzie grał, no, szczebel wyżej, szczebel lepiej od Steca, no to wolę oglądać Kubę niż Steca, no bo, no sorry, bo jeżeli ja mam widzieć to samo, co zwykle ze Stecem, no to dajmy sobie, odpuśćmy sobie, nie? Nie, no poza tym, wiesz, no zawsze Stets jeszcze grał i było pewne, że będzie grał, bo nie miał jakiejś takiej jednoznacznej konkurencji na swojej pozycji. Wszystkie jakieś inne takie, no to byłoby albo wymuszanie, albo przesuwanie kogoś, więc on po prostu, jego strefa komfortu się teraz zjebała i będzie jakaś konkurencja. Może to dobrze wpłynie na obydwu, może nagle się okaże, wiesz, że Stets odpali, tak? I że będzie nie wiadomo jeszcze jak dobry, nie? Przy tym. Może być win-win, wiesz, że na obydwu to jakoś wpłynie pozytywnie. Oby, tak? Oby. No a jeżeli nawet nie, żeby z tych dwóch jeden grał lepiej od drugiego, to już tak będzie, to już i tak będzie lepiej. Słuchaj, a powiedz mi, a tak, bo była historia Sławczewa, nie? Pamiętasz, miał przychodzić. Ja od razu, ja pamiętam go, jak on grał wcześniej na tych wypożyczeniach. Ja nie za bardzo rozumiałem podniecenie związane z jego przyjściem. Bo on był całkiem, znaczy całkiem, on był takim zawodnikiem, do którego na pewno, no, jak się chciałeś przyczepić, to musiałeś poszukać konkretnie do czego, i akurat dlaczego do niego się doczepić. Ale pamiętasz skład, jaki mieliśmy w 2016 roku, kiedy on grał? Rozumiesz, to był ten skład jeszcze, wiesz, najebany jak Kamaros, tam wiesz, tam było z kim bogać, teraz to już nie byłoby to samo, nie? No tak, to sławetny wyczyn ze Sławkiem Peszko, który wiemy, o czym mówimy o derbach. No to tak, no to w kopaniu lalki był dobry. Był. No. Znaczy wiesz co, ja ci powiem, że znaczy na początek jak usłyszałem, że ma przyjść Sławczew, no to wiesz, ale właśnie ale. Odgrzewany kotlet już nie smakuje, nie? No to nawet nie kotlet, ja bym go tak bardziej, wiesz, do jakiegoś, kurwa, nie wiem, takiego tygodniowego kebaba już porównał trochę, wiesz. Kurwa, to tak... Znaczy, ja się bardzo ucieszyłem, że go nie będzie, bo ja uważam, że wiesz co, że jednak pomoc, no, mamy, wiesz, no może nie mamy najsilnej, przydałby się jakiś taki, no taki ktoś naprawdę, kto zrobi różnicę, wiesz, i mocno, mocno będzie lepszy od pozostałych. Ja miałem spore wątpliwości, patrząc na jego, nawet już się nie odnosząc do statystyk, tak? Ale do tego, gdzie i jak grał przez ostatnie półtorej roku, wątpiłem, że wiesz, że on naprawdę przyjdzie i wiesz, rozwali system. Pewnie w wieczystej będzie mu łatwiej to osiągnąć, nie? Ja cały czas czekam, wiesz co, ja nie mogę się doczekać na napastnika, nie? Ty chyba pisałeś mi, jak kiedyś ja tam coś wrzucałem tego posta, że się ma pojawić dwóch zawodników.
Pisaliśmy, coś mówiłeś mi, że miał być temat tego Uzbeka chyba z Ligi Białoruskiej. Ja nie wiem, tak, co się później... dalej stało. To chyba gdzieś upadło w ogóle? To zniknęło? To, powiem ci, że w tym momencie no, nie wiem, o co chodzi teraz. Ale były tam temat Uzbeka, był temat jakiegoś Greka i wiesz, i ja nie wiem, co, ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak Lechia to robi w ogóle, że oni po prostu, wiesz, no niby się nakręcają, niby coś tam się dzieje, niby są jakieś ruchy, są jakieś te, no, wszystko zawsze pali na panewce. Nie wiem, czym oni zrażają tych ludzi do siebie, czym oni, jak oni to robią, że po prostu, wiesz co, pewne tematy cichną i pewne tematy już w ogóle, albo nie są już w ogóle nawet brane pod uwagę, to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Było coś. Ja myślę, że do tego przejdziemy zaraz, bo ja ci powiem kilka rzeczy na temat klubu i tego, jak wygląda, bo to będą już takie moje, to będzie mój piękny wywód i podsumowanie i tutaj nawet jeżeli będziesz miał bardziej optymistyczną wizję tego wszystkiego, to trudno będzie ci tutaj pokonać mnie z moim pesymizmem, jak będziemy rozmawiać na temat klubu. Ale tak wracając, coś wiesz jeszcze na temat, może jakiś, nie wiem, jakiegoś zawodnika, który się ma coś obecnie kręci. Ja nie myślę już teraz o tym Portugalczyku, tym z Radomiaka, bo tam Filipe jakoś gdzieś też tam był. Jego temat mocno gdzieś tam w mediach się pojawiał, przewijał się. Pomijam to, bo to też było, ucichło. Napastnik miał być jeszcze chyba się pojawić tak na 100%, miał się pojawić przed zakończeniem pobytu w Cetniewie. Pobyt w Cetniewie albo się już skończył, albo się kończy, tak? I no nie wiem, no chyba tam nie było widać żadnego nowego napastnika, nie? Nie. Wiesz co, ja ci powiem, że nawet wiesz co, ja teraz czekam już na rozwój sytuacji, to co by przedstawiała główna strona Lechii, bo wiesz co, wiesz, jeżeli ja mam czytać gdzieś, nie wiem, czy na Twitterach, czy na Instagramach, gdzieś tam coś tam, że ktoś gdzieś ma przyjść, a za chwilę coś padnie i wiesz, ktoś napisze coś na grupie jednej, drugiej, trzeciej i że może coś takiego być, a za chwilę to nie wypala, to wiesz, takie robienie trochę sobie, no, marnego wizerunku w tym momencie, no bo faktycznie doszedłem do wniosku, że lepiej poczekać na oficjalkę kogokolwiek, niż klepać bałamuchy, byle sobie klepać, nie? No, ja wiem, o co ci chodzi, że samo dla samych kliknięć czy kopii w klej to nie ma sensu. Tylko, że wiesz co, no przecież my też mniej więcej skądś te informacje jakoś bierzemy, tak? Często się, wiesz, one gdzieś tam pojawiają, one są poważne mniej lub bardziej. No, ale z moich wszystkich źródeł gdzieś tam nawet, co próbowałem popytać, dowiedzieć się oficjalnie bądź w ogóle nieoficjalnie, ja nie mam żadnej wiedzy na temat tego, że ktoś w najbliższych dniach ma się pojawić, tak? To znaczy, z tego co czytałem ostatnio wywiad z Kaczmarkiem, chyba bodajże wczoraj, czy przedwczoraj, nawet go chyba bodajże udostępniłem na grupie, to wiem, że ktoś ma w następnym tygodniu być. Nie wiem, czy chodzi o Portugalczyka, o tego właśnie z Radomiaka. A wiem, że tam było pewne, jak to się mówi, pewne dopięcia, bo Radomiak coś tam, nie do końca wiem, o co tam dokładnie chodziło, ale przypuszczam, że to jest właśnie ten, nie potrafię nawet powiedzieć jego nazwiska, ale ten Portugalczyk z Radomiaka. Felipe. O, Felipe, no. I powiem ci, że czekam z niecierpliwością na kolejne ruchy Lechii, wiesz, no. Czy coś faktycznie będzie? Nie wiem. Czy to jest jakieś mydlenie oczu kibicom? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to nie wiem, czy to ma jakimkolwiek, bo to nie ja tam rządzę, nikt tam nie siedzi. Oni robią po prostu, to robią i wszystko. Na chwilę obecną nic nie robią, zrobili zakontraktowali jednego człowieka, coś gadają o kolejnym, ma być docelowo, ma być 3-4 transfery, które mają w zimowym okienku wzmocnić właśnie Lechię. Życzyłbym sobie na przykład, jak inni kibice na pewno też, żeby do Turcji poleciała cała kadra. Ci, którzy już mają grać, a nie po prostu ktoś dochodzący, ktoś, kto po prostu, wiesz, nie odbędzie tego obozu, nie będzie przygotowany do końca tego i tak, wiesz. Czekam na oficjalki,
A jeżeli coś będę faktycznie takiego coś naprawdę już powiedzmy w 80% potwierdzonego, no to wtedy ewentualnie można coś mówić. Dobra, słuchaj, no ja ci mogę się tutaj tak powiedzieć, tak nieskromnie wiem, że... Znaczy, sytuacja w ogóle ogólnie kadrowa jest o tyle ciężka i ciężko jest coś na niej budować, że 13 zawodnikom kończą się kontrakty. Tak? Tam tak. 13 osób jest do odejścia. No to jeżeli kadra ma nawet teraz około chyba 27, kadra pierwszego zespołu 27 osób, no to to jest prawie połowa kadry. Ogólnie w momencie, kiedy odchodzi ci połowa drużyny, tak? Szczególnie to jest dosyć spora część pierwszej jedenastki, ciężko jest mniej więcej coś budować. Nie ma, jak dla mnie, dobra, teraz przechodzimy do tego tematu organizacyjnego, bo ci powiem, że już aż się gotuje, jak o tym pomyślałem, nie? Jest totalny rozpierdol, tego nie da się inaczej nazwać, tak? Zwalnianie, do zarządu się wchodzi i wychodzi się mniej więcej jak na spotkanie w kole gospodyń wiejskich przy Rymzie Wasterzackiej, tak? Tam można po prostu wejść, posiedzieć i tak nie ma znaczenia, że tam jesteś, bo i tak rządzi właściwie jeden człowiek, nie? Rządzi jeden człowiek, nieważne czy on będzie rządził ustami, rękami swojej żony, kochanki, sąsiadki, wujkiem, czy nie wiadomo kim, i tak wszystko zależy od mandziary. To on wszystkim dyguje, to on to do tego doprowadza. Żelem jest totalnie ubezwłasnowolniony. Ten człowiek nie ma, po pierwsze on w ogóle nie ma żadnych kompetencji do prowadzenia tego klubu, bo to co on robi to jest naprawdę totalna kpina, tak? I w ten sposób mniej więcej to się rysuje u nas. Ale już nawet pomijając ten piękny wstęp, sytuacja, to jest ich wina, że to wygląda mniej więcej w ten sposób, tak? Bo oni bardzo mocno przespali okienko letnie, a nawet już myślę rok temu o okienku zimowym, bo jeżeli teraz mają w planach jakąś reorganizację kadry pierwszego zespołu, to już powinni to zacząć odpowiednio wcześniej, tak? Oni teraz, mi się wydaje, że oni naprawdę czekają do czerwca, kiedy to się wszystko skończy, zostaniemy z połową składu i będzie problem. Pierwszy zespół, który teraz jedzie na obóz w Turcji. Ja wiem, że to są zawodnicy, którzy w większości walczą o kontrakty, jak nie tu, to gdzieś indziej. Oni i tak będą chcieli grać i się pokażą. Ale to jest słabe do budowania takiego team spirit i mentalu. Kiepsko jest przyjść albo znaleźć kogoś, kto chce przyjść do klubu, który jest zewnętrznie tak, wiesz, w ten sposób on wygląda. Bo, nie wiem, oni też się chwalą, wiesz, finansami teraz pięknymi, ale do tego może później przejdziemy. Ale organizacyjnie, to zewnętrznie, to nie, wiesz, tak dla naszej masy to nie wygląda dobrze. No, no nie mów mi, że jest inaczej. No. Chyba, że widzisz coś, czego ja nie, dostrzegam. I po prostu zakończmy tą rozmowę w ten sposób, że ja po prostu powiem amen i to na tym będzie koniec, bo po prostu no tak jest. No, no ale teraz nagle odchodzi Syczewska. Znowu ktoś się pojawi za nią. Znowu będą ludzie, którzy będą chapali kasę. A generalnie nie jest myślane na temat tego, co ma być z zespołem, z drużyną. Dobrze, ja rozumiem, że muszą być ludzie, którzy muszą zarządzać, no ale tak jak mówisz, że właśnie siedzi jeden, dyryguje drugim, drugi nie ma za wiele do powiedzenia. No i tak jest prawda, no, że nie będę w tym momencie ani negował twoich słów, bo generalnie wszyscy my kibice wiemy, jak to wszystko wygląda. Ale powiem ci szczerze, że no... Temat sprzedaży klubu też w ogóle upadł, tak? Nic się w ogóle w tym nie dzieje, nic się... Nawet jak popytałem gdzieś, miałem wcześniej jakieś informacje, gdziekolwiek zbliżone, że ktoś coś może wiedzieć, tak? Absolutnie nie ma nic, tak? Więc temat ogólnie od sprzedaży klubu też w ogóle gdzieś już w ogóle zaginął. Wiesz, ja ci powiem szczerze, ja dlatego o tym z tobą rozmawiam, bo mnie to kurwa wewnętrznie po prostu boli. Boli mnie to jak drzazga, na której bym usiadł i przeraża mnie to, co może po prostu nadejść, nie? To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że generalnie tak już wcześniej rozmawialiśmy, że gdyby to wszystko nie było tak nagłośnione, jak było nagłośnione, no sprzedaż klubu, co na tym poszło, do tego poszły wyniki, do tego poszły jakieś scysje w szatni. Powiem ci, że może trochę inaczej byśmy wyglądali po tej rundzie jesiennej, niż wyglądamy. Nie musielibyśmy walczyć o
o to, żeby nie być w tej strefie spadkowej. Wydaje, że poniekąd ta sprawa z tą sprzedażą klubu miała duży wpływ na to, co się działo w szatni, co się działo w głowach zawodników, że nagle stało się tak, jak się stało. I w tym momencie to jest moje takie odczucie, że jeżeli był faktycznie temat sprzedaży klubu, mogli to zrobić tylko inaczej, mogli to zrobić z mniejszym echem, z mniejszym rozgłosem, bo stało się, co się stało. To jest takie moje osobiste zdanie na ten temat. Nie wiem, jak inni kibice do tego podchodzą, ale to jest moja taka, że ta sprzedaż, niby sprzedaż, może faktycznie nie było tam żadnego, nie było tematu na rzeczy, a może był, ale mi się wydaje, że ta sprzedaż klubu właśnie trochę pogrążyła nas w tym, w czym jesteśmy w tym momencie. Ale to jest tylko takie moje osobiste odczucie. Co do Żelema, to faktycznie on jest, jest taki, jest flegmatyczny, jakiś taki, nie mający jakiegoś własnego chyba zdania, jakiegoś, po prostu jest kierowany jak marionetka i to wszystko. I to jest po prostu takie moje, też takie osobiste. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, wszyscy wiemy, jak to jest skonstruowane tam i po prostu to jest takie... Znaczy tak, tylko wiesz, słuchaj, my w normalnych... Powiedz mi tak szczerze, ilu tak naprawdę poprzednich prezesów jesteś tak w stanie nagle, wiesz, po prostu sobie wyklepać z imienia i z nazwiska? Ja sądzę, że pewnie niewielu, tak? No bo były inne czasy troszeczkę. Ja na przykład, ja się powiem szczerze, ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć 5 prezesów do tyłu, tak? Mniej więcej, tak żeby pamiętać. Żelema to ja będę pamiętał jeszcze dosyć długo, bo to będzie dla mnie uosobienie po prostu tego, co on zrobił, tak? No to jest po prostu uplastycznienie tego całego bagna, które mamy teraz na co dzień zgotowane, tak? Ktoś powie, że jest inaczej, ale słuchaj, ja nie jestem przedsiębiorcą, ja nie jestem ekonomistą, ja jestem kibicem. Ja wymagam wyników, wymagam atmosfery, ja wymagam, transferów, ja wymagam tego, żeby ten klub był taki, jaki powinien być. Ja wymagam normalnego podejścia. Ktoś mi powie, że pewnie finansowo jest teraz może, fajnie. Excel na zielono. Gdzieś nawet było, że w Lechii jest chyba zatrudnione 10 osób, tak? No proszę ciebie, przecież to jest 10 osób, to jest zatrudnione w KS Kwaszczyno czy KP Sopot, Oni mają 10 może osób zatrudnionych na umowę, ale mają 250 na działalności, którzy im faktury wystawiają, tak? No to, więc wiesz, to jest ta kreatywna księgowość, że to wszystko wygląda inaczej, ale rzeczywistość jest inna, robienie ze stringów namiotu właśnie w ten sposób wychodzi, tak? No, to nie da rady, tak? No i wiesz, takie mydlenie po prostu, o to można mieć tylko i wyłącznie pretensje. I o to ja mam, za to go oceniam jako kibic, nie? Bo to mnie właśnie najbardziej boli, nie? I boli mnie to, że musimy się w ogóle tym zajmować. My w ogóle nawet nie powinniśmy o nim myśleć, nie? No i powiedziałeś to, co ja w sumie chciałem powiedzieć, więc Przepraszam, wyprzedziłem cię, Ostatnio, jak żeśmy gadali, gdzieś tam się nasze pomysły, nasze wizje gdzieś tam są zbieżne ostatnimi czasy, więc tak. Przeważnie mieliśmy ten sam tok myślenia. A to dobrze, bo ja też czasami myślałem, że ze mną jest niedużo, że już po prostu sam się zacząłem gdzieś plątać w tym wszystkim. Ja jestem troszeczkę dalej, mieszkam na emigracji, ty żyjesz bliżej, uczestniczysz w tym bardziej ode mnie, z racji tego, że masz bliżej do tego wszystkiego, czujesz, masz prawo to odczuwać, troszeczkę ze względu na bliskość Lechii na, powiedzmy sobie, na każdy dzień troszeczkę bardziej niż ja. Już myślałem, że już kurwa fiksuję, jak na to patrzę, bo ja mam cały czas... Ja mam cały czas z tyłu głowy, tą drużynę 2-15, 2-16, tak? Która była, ktoś powie, dobra, że ona nic nie wygrała, tak? No bo teoretycznie nie wygrała, tam było czwarte miejsce w lidze.
to później, wiesz, drużyna Stokowca puknęła pucha i super pucha. Ale dla mnie, wiesz, takim uosobieniem wielkiej Lechii, jakby, znaczy, wiesz, wielkiej piłkarsko-zawodniej, gdzie były nazwiska i to wszystko, no to był, to była Lechia Piotra Nowaka. Tak? No bo tam były, no wiesz, tam chyba gdyby Marko Pajszoł chyba strzelił chyba nie w poprzeczkę, tylko do środka, to my byśmy chyba majsterka, wiesz, mistrza byśmy klepnęli. Więc ja cały czas pamiętam o tej, wiesz, o tym sezonie, o tym wszystkim i brakuje mi tego, po prostu brakuje mi tego w chuj, tak? No bo to były, słuchaj, to były piękne dni przecież, nie? No, każdemu brakuje, wiesz. Mi się wydaje tam trochę, że wiesz, że tam było trochę... No trochę zostaliśmy wykolegowani też przez sędziego, przecież w pierwszych minutach ręka legionisty, teraz nie pamiętam ten. No ale... No już tam Kiwniego, nie? Ale tam, no wiesz, ja cały czas, ja po prostu wzdycham do tego, bo ktoś mówił, dobre, że tam się płaci, może nie na czas, tam dobre. Teraz też nie sądzę, że wszyscy mają, wiesz, płacone na czas. Ale to było co innego. Mieliśmy, pamiętasz wtedy, jak miało być transfery, to myśmy sobie, wiesz, pamiętasz, no przychodzi tak, Krasić. Hayaslin, no dobra, Hayaslin był wtedy tam średnio znany. Ale na pewno był bardziej znany niż ostatnie nazwiska, które się u nas pojawiały, tak? Wiesz, no. Zdenia, Kosto, Mila. Peszko, tak, który się, wiesz, pojawiał, tak, no, to było, no, wiesz, patrzyłeś, czytałeś, co tu się, wiesz, jaką mamy pakę, jaką mamy drużynę, wiesz, na panu nazwiskami, mówisz, wow, no, kurwa, to jest to, nie? A teraz, no, wiesz, no,